Dzisiaj jest kapitalne spotkanie z panem Bogdanem Butenko. Na pewno wszyscy go znają, bo jest znany trzem pokoleniom Polaków. A znacie książki pana Bogdana Butenko? Nie! Pan Bogdan Butenko jest nie tyle wybitnym rysownikiem, przedstawia nam teraz cały swój dorobek w bardzo fajnej, ciekawie przygotowanej wystawie, która jest dostępna w Galerii Przechodnia. Pan Bogdan często wypowiada się przy okazji różnych wywiadów i zauważyłam, że niektóre z jego wypowiedzi mają charakter takich sentencji wręcz. I pomyślałam sobie, że warto zebrać właśnie te sentencje i umieścić je na wystawie, żeby oglądający mieli okazję poznać, co sam mistrz polskiej ilustracji myśli o swojej twórczości. Przepis na dobrą książkę? Nie ma przepisu po prostu. Książka powstaje, autor ją pisze, a my ją potem oceniamy, czy ona jest dobra, czy jest zła. To byłoby bardzo dobrze, żeby istniał taki przepis, bo można byłoby według niego mieć taki wzór i według tego robić. Tymczasem dla każdego odbiorcy dobra książka może wyglądać inaczej. A co dla was jest fajnego, kiedy oglądacie książkę? Dla mnie jest najfajniejsze, że można ją czytać. No, i dla mnie też. Że można się z czegoś innego, że można się dowiedzieć czegoś. Albo że można się trochę pośmiać, jak coś jest śmiesznego. No bo czasem można jakieś takie śmieszne obrazki. No bo w takim naukowej książce... Albo śmieszny tekst. Na przykład Jaśko. Taki prawdziwy przyjaciel. Można się... Książka to jest coś ciekawego. A dla książki można się dowiedzieć różnych informacji. Książka wchodzi w bajkę. Książka jest źródłem informacji. Książka to jest bajka. To nie jest konkurs na książkę. Książka jest ładna i mądra. To nie jest konkurs, to nie jest konkurs, kto najładniej powie o książce.